Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuowali osiągnięcie naszego celu, jakim jest dobicie 10 bilionów dolarów. Przynajmniej taką mamy walutę ustawioną. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, osoba, która napisze komentarz, będzie miała swój własny pojazd. Więc myślę, że pierwszą osobą, która dała w ostatnim odcinku komentarz, nazwiemy ten pojazd pierwszy, to będzie proszę, witamy Cię w naszym składzie, będziesz dzielnie rozwoził nam towary. Więc tak, mamy na obecnie trzy linie, które rozwożą nam towary. Pierwsza ma już 1,5 miliona zysku do tej pory. Prędkość mamy maksymalną oczywiście już. No i tak, myślę, że w tym odcinku będziemy dalej jakby starać się powiększyć nasze linie, żeby dostarczały coraz więcej towarów. I myślę, że jeszcze sprawdzę tutaj, bo mi się wydaje, że dokładnie mam lepszy pojazd, żeby wymiana była, więc powinniśmy go zmienić na ten lepszy właśnie, żeby ta wymiana się właśnie działa po 100%. No bo jak już mówiłem, podczas gdy nie wymienimy tych pojazdów, koszty ich utrzymania się zwiększają. I tak, powinniśmy teraz pomyśleć, jakie możemy kolejne linie stworzyć. Tutaj widzę już kolejną linię z potencjałem. Tutaj coś nam się wierzy, zaznaczyło nie tak jak chcemy. Dobra, żeby stworzyć z tego szybu naftowego do tej rafinerii i potem z tej rafinerii rozwozić paliwo do tych stref przemysłowych. I tak, sprawdźmy jeszcze, jak tutaj strefy przemysłowe, tutaj się ładnie strefa mamy przemysłowo. No tutaj tak gorzej jest rozsiana, ale myślę, że jakkolwiek powinniśmy sobie dać radę z tym. Więc tak, może zaczniemy już, spłacimy sobie też trochę długu, żeby te mniejsze odsetki były. Widzimy, że już w poprzednich 2 latach mamy no całkiem sporo zysku. Tak, zacząłbym od tego, żebym zbudował drogę stąd dotąd. I przedłużył ją tak. Dobra. Teraz wybudujmy sobie centrum przeładunkowe, tylko może właśnie dłuższe nawet, z większą ilością terminali w tym miejscu. Nowe pojazdy dostępne, super. I kolejny tutaj, tylko może już mniejsza ilość terminali, tak z 3 albo 4. Super. I te mniejsze, żeby teraz strefy przemysłowe. Myślę, że jak postawimy może tutaj. Jeżeli macie jakieś modyfikacje, które nam usprawnią jakby rozgrywkę lub po prostu rozmaicą, to też możecie pisać w komentarzach. Sprawdzę, jeżeli jakkolwiek nam mi się spodoba ta modyfikacja lub uznam, że się przyda, będzie ciekawym urozmaiceniem do naszej rozgrywki, to oczywiście dodam. I myślę, że osoba, która poleci taką modyfikację, może zostać uczczona tym, że będzie po nim nazwana linia. A wiem już na pewno, że linii będziemy mieli całkiem sporo w tej rozgrywce. Tak więc jeszcze zbudujmy sobie zajezdnię drogową. I kupmy te pojazdy, może już taskanie lepsze. Tak z kilka, chociaż jakieś straty odnosimy, widzę. Mimo tego, że wszystkie linie przynoszą zysk. Ciekawa sytuacja. Dobra. To kupmy tak z 2. Stwórzmy linię nową. Stąd. Tutaj. I kupmy 2.
stąd tutaj. Oczywiście, jeżeli też chcecie, napiszcie komentarz, to mogę budować, znaczy kupować dedykowane pojazdy do dedykowanych linii, żeby po prostu jakąś imersywność wprowadzić do tej rozgrywki. To już też zależy od Was. I tak, widzę, że tutaj już się rozbudowywuje, korkuje trochę nawet ta linia, więc myślę, że dokupienie pojazdów nie będzie taką złą opcją. Najmniej trzecią parę tych skani, żeby kupić. Zostaliśmy, no tak lekko mówiąc, z resztką finansów. No ale myślę, że zaraz powinniśmy odrobić. No i tutaj już się zaczyna korkować, widzę. No po prostu jest duże zapotrzebowanie na te środki, na te towary i będzie się kolejkować bardzo. Tutaj z samych desek raczej nie, z samych desek nawet możemy narzędzia wytworzyć, więc ewentualnie linia stąd tutaj i potem stąd tutaj i później rozwodzić to jakoś po tych dwóch miastach też jest możliwa. No i tutaj jakaś rafineria sporo przesadziła, znaczy szyb naftowy z tą produkcją, że już czeka tutaj ponad 700 jednostek ropy. I tak tutaj miasta nam się rozwijają. Oczywiście nazw miast też możemy zmieniać. To może zrobimy tak, że jakieś bardzo pomocne komentarze będziemy nazywali miasta. Nowych subskrybentów będziemy dawali jako nazwy linii. A osoby, które piszą komentarze, będziemy dawać jako nazwy pojazdów. Według mnie to jest bardzo ciekawa propozycja. Oczywiście napiszcie też w komentarzu, co o tym sądzicie. I teraz czekam, aż nabijemy trochę więcej finansów, żeby móc może dokupić na tą czwartą linię trochę więcej pojazdów. No a tutaj chwilowo będą odnosiły linie straty, ze względu na to, że no trochę muszą się rozjeździć z tymi samochodami, żeby poprzynosić jakiekolwiek zyski. Dobra, to może już kupmy te skanie Z2. Linia będzie czwarta. I widzę i wiem, że na pewno tutaj też będzie trzeba przebudować na dłuższą metę, żeby się to tak nie przecinało. Tutaj będą się zatrzymywać samochody i będzie się to po prostu kolejkować. Tak się zastanawiam, czy te tą żywność będzie można jeszcze gdzieś ewentualnie indziej przewieźć, chociaż myślę, że te dwa miasta są najbliższe, a gdzie indziej to już będzie trzeba pociągami niestety. A na chwilę obecną no pociągów nie damy rady. Myślę, że pociągi to dopiero jak spłacimy te 13,5 miliona kredytu. Tutaj wyszliśmy na sporą stratę, no ale to przez to, że nowe pojazdy kupiliśmy za ponad 4 miliony. I ogólnie wybudowaliśmy te linie, więc oho, tutaj widzę, że będzie się działało jakieś przeładunkowanie, będą wozili przez to, iż no jednak przez to, że są w zasięgu, to samochody będą tutaj stąd przywozili tutaj, będą tutaj przeładowywali i ci, co jeżdżą tutaj, będą przeładowywali tutaj, stąd zabierali tutaj, no trochę taka średnia sytuacja się z tym bierze. No ale na chwilę obecną nie będzie to zbytnio przeszkadzać, więc myślę, że jak to zostawię, to nic nie stanie. No więc tak, czekamy chwilę, aż się te linie rozbujają, przynoszą więcej zysku, pospłaca się trochę kredytu. Nawet będę mógł tutaj wybudować kolejną linię zaraz. Nawet może teraz to zrobię. Te dwie skanie wezmę odtąd, dotąd i niech sobie jeżdżą. Szkoda, że nie ma faktycznie tej szybszego tego, żeby szybciej jeździły. No ale cóż, automatyczny zapis, super. Tutaj na którą linię? Na trzecią. Trzecia linia to jest tutaj. Jak tutaj macie się z... No macie 79% zapewnione zapotrzebowanie, więc no trochę średnio jak tak bierzecie, no ale to już od Was zależy. Może tutaj by wybudować jakąś linię do tego miasta. Może by nawet spróbować
tutaj są w centrum nawet, dobra. Spróbujmy. W ten sposób. Pojazdy. Łotwia, weźmiemy. Nowa linia z stąd dotąd. Zobaczymy zaraz, jak to nam wygląda w finansach. No te trzy linie będą jeszcze przynosiły straty, no ale czyli tak widzimy, że pierwsza linia ma największy zysk. Tutaj jeszcze też ustawimy tę wymianę na włączoną. Tutaj też ogólnie też mogę pokazać te wszystkie auta, jakie mamy. Tutaj są dwuprzedziałowe, więc ewentualnie dwa towary. Tutaj jest czteroprzedziałowa, więc można cztery towary. Tak samo tutaj. A reszta chyba można tylko jeden. Więc jak będziemy potrzebowali bardziej zróżnicowanych towarów do przewożenia, to powinno się ogarnąć. Jak tam? No już tylko dwie linie przynoszą straty. Najlepsza linia to ma 1,5 miliona zysku. Super, dobra, spłacimy kolejne 0,5 miliona. No i na tym głównie polega ta gra, żeby zbierać finanse, rozbudowywać te linie zaopatrzeniowe. Pytanie, po co oni produkują tutaj tego? Tej farmy, skoro oni nie są w stanie tego wszystkiego przetworzyć. O, tutaj będą zaraz dojeżdżać chyba pierwsze dostawy. Może? Nie, no jeszcze jednak nie. Jak tam tutaj wygląda? No, w miarę jest dobrze zaopatrywane. Okej. Ewentualnie można stąd wysyłać jedzenie do tego miasta, co też można by uczynić w sumie. Spróbować przynajmniej, żeby te miasta jakkolwiek się też rozwijały. Na razie na jeden samochód może. Na więcej nas chyba nie stać. Dobra, to kupię drugi. Jeżeli będziemy na takim lekkim minusie przez chwilę, ale zaraz myślimy. Niech jeżdżą. Później naturalnie się ogarnie, żeby po prostu będzie pociągami założone to wszystko, ale chwilowo są nas nie stać, staramy się zarobić jakkolwiek. Tak, no to są te trzy linie, ale to są te trzy najświeższe, które muszą się jakby rozjeździć. Linia trzecia walczy z pierwszą linią o to, kto będzie najlepszym dostawcą. No cóż, zobaczymy. Widzę, że nadal na linię trzecią jest duży popyt. No tutaj mają bardzo dużo miejsca na takie rzeczy. Tutaj może by dokupić pojazd na piątą linię. Dokładnie. No jakoś będzie się to kręcić. Dobra. Tutaj coś już dowożą, czy nie? Nie, jeszcze nie. Ale już na linię pierwszą się gromadzą. Przynajmniej w sensie żywność. Dobra, tutaj mogłoby trochę więcej tego robić. Może na tą linię się trochę wyśle więcej pojazdów. Tak, z jeden. No niestety, ale więcej nie możemy. Tutaj widzę, że żadnego kamienia nie ma w pobliżu, ani żużlu. Tutaj jedynie co, tylko węgiel trzeba by jakoś tutaj dostarczyć, bo kopalnia żelaza jest blisko. No a węgiel jest tutaj najbliższy chyba. Tutaj nie widziałem żadnego. Dokładnie. Tutaj można jeszcze naftę wziąć, tutaj dowozić na produkcję plastiku, ten plastik później tutaj może, razem z deskami.
Dobra, z tego co widzę, już coraz lepiej to wygląda. Na linię trzecią bym dosłał parę ciężarówek. Z dwie na linię trzecią. No bo jednak trochę sporo mają tutaj tego wszystkiego. Jak to tutaj wygląda zaopatrzenie? No 90-33, nie najgorzej. Tutaj 78-69, też nie najgorzej. Tutaj jak wygląda, no trochę dają radę przetransportowywać te towary, tutaj tak samo. Dobra, spłaćmy kolejny dług, kolejną kwotę długu. No i to odsetek, oprocentowanie już się zmniejsza, więc jakby zostaje nam więcej środków przez to. Jak tam rozładowujecie to trochę? Tak trochę średnio. Ale zobaczymy, może to przez to, że tutaj gwiazd jest utrudniony, chociaż nie korkuje się nic. Linia trzecia to tutaj dowodzi, z tego co pamiętam. Dokładnie. Tutaj jakieś samochody wyjeżdżają? Niby wyjeżdżają. Teoretycznie można by zrobić jakąś miejską komunikację. Dobra, kolejny dług. No i tutaj już mamy spory przychód, tutaj też mieliśmy spory. No ale to takie początkowe. Na początku gry to zawsze tak jest. Na pierwszym linie może by trochę coś wysłać. Chociaż tutaj nie wiem, czy nie wyrabiałem. A nie, w sumie możemy podesłać, bo tu mają mało tego. Teraz nie stać. No, nawet ten jeden pojazd jakikolwiek pomoże rozładować ten ruch. Linia siódma sobie daje radę. Linia siódma to jest tutaj. Ok. Dobra, tutaj też miasta się rozrastają, jak widać wartość terenu wzrasta. Ok. Dobra. Już tutaj tylko 195 tysięcy z tego co widzę mamy, oprocentowanie. Dobra, dalej spłacamy. Jest już wrzesień 2010 roku. Tutaj sporo towaru jest, no bo tu tutaj też nie sporo, linia trzecia no, potrzebuje wsparcia. Mimo że to jest sporo dostarczane tego wszystkiego. Dobra, jak tam linie? No, linia szósta tutaj widzę, że trochę kuleje. A to przez to, że tutaj jest mało tego? No strasznie mało jest przedostarczane, więc na tą linię czwartą będzie trzeba też dokupić parę pojazdów. A ty ile masz? 40, ty też masz 40. A to tylko to bym brał pod uwagę. No tak samo jak to. Dobra. I ty będziesz na linię czwartą. Żeby przywozić więcej tej nafty. Jak to jest nafta? Jeszcze ropa naftowa, ok. I w poprzednim odcinku też pisaliście, że problem był z dźwiękiem, że dźwięk był za głośno, no to myślę, że już sobie poradziłem z tym. Dzisiaj już jest trochę ciszej, nie będzie mnie tak przyćmiewała ta muzyka w grze, mimo że cokolwiek będzie słychać, chociaż miejmy nadzieję. Tak, narzędzia, najbliższa fabryka jest tutaj. Nigdzie bliżej tutaj nie widzę, żeby była. Dobra, kolejne. Dług dalej spłacamy. To już 4, prawie 5 milionów zysku mamy. Dobra, tutaj powoli rozładowują. Tutaj powoli dostarczają też. Jeszcze tylko 6 milionów długu do spłacenia. Dobra, to jest produkowane te materiały budowlane, ale tutaj też. Stąd jakby
później przetransportować jakoś żurze, robić taką obwodnicę, żeby nie tam przez miasto nie jeździli, ewentualnie jakoś pociągiem dostarczyć. To nawet by nie było takie głupie, ale chwilowo żeby spłacić ten dług do końca, tylko 5 milionów. A to, co spłacam, to też jest wliczane w to, że to spłacam, czy nie? Chyba nie. No cóż, ważne, że te odsetki malają i nie zjadają tyle środków moich. Dobra, na linię piątą można by coś podesłać. Linia piąta. Okej. Okay. Tutaj nam brakuje. Na linię czwartą, żeby podesłać. Może to jakiś most się później zbuduje, bo to się przecina. Żeby tutaj nie stawali bezsensownie. Będzie linia czwarta. Jedziesz. Jeden ładunek, 171 tysięcy, okej. To jak, która linia? Korkuje się siódma, dobra, to na siódmą też będzie można coś podesłać. Jest jeden na linię siódmą. Dobra, jak to wygląda? Wszystkie linie są na plus, okej. Oprócz tej, co ledwo wyrabia, no ale jakkolwiek się stara, chociaż tutaj 2 miliony jedna linia przyniosła zysku. Dobra, spłacamy dalej, jeszcze raz może. 3,5 miliona. Teraz na minus lekko wskoczyliśmy, ale myślę, że zaraz wyjdziemy z tego. Tutaj przychody prawie 12 milionów. To wygląda, macie składowane sporo. Dobra, dalej spłacamy. Może żeby już w tym odcinku spłacić ten dług. I coraz lepiej tutaj. Też to wygląda lepiej, tylko że paliwo trochę kuleje. No ja wiem, że muszę na tą linię podesłać kogoś. Dobra, jeszcze tylko milion będzie do spłacenia. Będziemy mieli tak jakby na czysto. Dobra, pół miliona zostało. To już naprawdę chwila dosłownie. Niech tylko przyjedzie parę transportów. Dobra, no i jest kredyt spłacony. Ta już suma wychodzi na zielono. No i właśnie o to chodzi. Dobra, na linię czwartą będzie trzeba ten skrót już podesłać. Poczekamy, żebyśmy osiągnęli trochę dochodu. Dobra. No jeszcze linię czwartą. Tutaj na piątą już będzie można coś wysłać. Linia piąta, jedziesz. Jeśli już coś korkuje więcej, nie widać. No i widzę, że tutaj strasznie dużo magazynują tego. No bo już nie potrzebują, żeby sobie tego rozwozić. Mają bardzo dobrze całe opatrzone. Więc może by zrobić jakąś pierwszą linię pociągową. Stąd. Tutaj na przykład. No to może być dobry pomysł, tylko no trochę nas to szarpnie, że tak powiem. Spróbujmy. Może z towarowy końcowy, tak. Na trzy tory. Długość 200, może dodatkową damy też. No i tutaj widzę, że już ciężko będzie. Możliwa budowa. Konflikt. No i tak bez 200 na średnią. Stąd też nie da rady. A jakby tak podnieść teren, chyba też nie wyjdzie. Chyba żeby samochodami dowozić do jakiegoś centrum przeładunkowego.
jakoś. Tutaj nie idzie tylko wolałbym właśnie, żeby tutaj dopiero by było ta. Trochę mi to nie wypada, nie wychodzi, żeby było fajnie. Po prostu najlepiej, żeby od razu było tutaj przy tym. No udało się wyrównać teren. Jakkolwiek by tego nie ułożyć. A to bo ja nie tu w ogóle, ja chcę tutaj. A tutaj jak? Dobra, tutaj by trzeba podnieść. Weź. Podnieść. Się podnosi czy obniża? Czekaj, spróbujmy wyrównać. No chyba tak średnio. Na pewno tutaj nie udaje się wyrównać tego terenu. A szkoda. Dobra, spróbujmy po prostu bez dodatkowego długości. I tak się nie udaje wyrównać terenu. Tak, żebym miał zasięg do tego. A tutaj? No tutaj by dało radę w sumie. Nawet z tym dodatkowym? Nawet z tym dodatkowym. Jakbym chciał dużą prędkość, to by to szarpło. No trochę na pewno. Nawet jakbym wziąć trochę pod skosem. Dobra, zobaczmy. Może zelektryfikowane zestawy. Ja bym tu chciał wziąć, podłączyć. Tak żeby tylko do tego miasta, czy gdzieś indziej jeszcze. Jeśli to jest strefa komercyjna, to to jest strefa komercyjna, tak? No to trochę długie tutorial, to może zróbmy tak. Tutaj będzie krótki pociąg, akurat do tej strefy komercyjnej pociągnięty. Zaraz jakoś te tory tylko pociągnąć. No ale widzowie, to już jest 27 minuta odcinka. Trochę dłuższy, może w zamian za to, że ostatnio przez 5 dni nie było odcinku, więc dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Dziękuję, no i cześć.